No, wielkie wydarzenie mamy, bowiem otwieramy w Karpaczu, w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zupełnie inny kierunek kształcenia sportowego, bowiem otwieramy dzisiaj pierwszą klasę piłki ręcznej i myślę, że to jest bardzo ważne dla właśnie rozwoju piłki ręcznej w naszym regionie. Do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji. Zawodniczki były organizowane, że tak powiem, z naboru, a takie profesjonalne przygotowanie daje szansę, że klub piłki ręcznej będzie osiągał jeszcze lepsze sukcesy i już to kształcenie będzie u podstaw. Dzięki temu można będzie pracować w większym zakresie z dziećmi, z młodzieżą, bo ta praca u podstaw, tylko taka praca daje efekty. Nie uda się osiągnąć sukcesów, jak nie pracuje się już na etapie młodszym z dziećmi, z młodzieżą. Mam nadzieję, że to będzie duży krok w przód, że tutaj będę mogła się rozwijać. Na Złotniczej też trenowałyśmy, a tutaj możemy być wszystkie razem, integrować się w internacie, spędzać z sobą więcej czasu i na treningach. Jest naprawdę rewelacyjnie wyposażone wszystko na Wieleniej Górze. Nie mieliśmy tak wyposażonej siłowni, hali, wszystkiego tak jak tutaj jest, więc naprawdę będziemy miały z czego korzystać i to będzie naprawdę, myślę, że dobry start. Bardzo ważne wydarzenie, bardzo długo oczekiwane. Od pierwszego spotkania z panem Krzysztofem Majką, prezesem klubu piłki ręcznej, minęło kilka miesięcy. Do dzisiejszego dnia, kiedy już w oficjalny sposób otworzyliśmy oddział sportowy w piłce ręcznej. Jak wszyscy wiedzą, nasza szkoła słynie z sukcesów w sportach zimowych, natomiast dzisiejsze wydarzenie ma pokazać, że jesteśmy otwarci również na inne dyscypliny. Wiąże się to oczywiście z bazą sportową, z pełnowymiarową halą sportową, boiskiem i zapleczem noclegowym. Najważniejsza tablica za moimi plecami to tablica upamiętająca 18 olimpijczyków. Olimpijczyków od igrzysk w Innsbrucku po igrzyska w Soczi. Natalka Wojtuściszyn, saneczkarka, to wielka duma naszej szkoły, ponieważ rok po ukończeniu szkoły już brała udział w igrzyskach olimpijskich. I taką właśnie, mając opinię szkoły, takie tradycje szkoły i sukcesy, pragniemy być otwarci na inne dyscypliny. Jesteśmy pewni, że tak zdolne szczypiornistki z całego Dolnego Śląska, a także i nieco szerzej, będą również dumą naszej szkoły. Tak wspaniałą szkołę wspiera również pani poseł. Jak najbardziej. Czekamy właśnie na spotkanie, jest to dla nas bardzo ważne spotkanie, z panią Zofią Czernow, panią poseł na Sejm. Ale dla nas to nie tylko posłanka na Sejm. Pani Zofia Czernow to dla nas jest kimś wyjątkowym. Jeszcze jako były prezes klubu sportowego MKS Karkonosze wspierała sporty zimowe. Nabór do naszej szkoły, szczególnie dla saneczkarzy i narciarzy, zawdzięczamy właśnie pani poseł i bardzo się cieszymy, że także wspiera i swoją dłonią dzisiaj otworzy również inną dyscyplinę zespołową, piłkę ręczną. Widziałem tutaj też pana prezesa KPR, też was wspiera. Jak najbardziej. Gdyby nie pan Krzysztof Majka i gdyby nie pan Jan Biłyk, prezes i wiceprezes klubu piłki ręcznej w Wieleniej Górze, nigdy nie doszłoby do takiego otwarcia i nigdy nie byłoby takiego naboru. To właśnie zawdzięczamy ścisłej współpracy z prezesami tego klubu. Genezą tego pomysłu było spotkanie z panią dyrektor Kozłowską, która nas poinformowała, że w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu nie będzie już klasy o profilu bobsleje. W związku z tym zrobiła się luka, którą mogliśmy wypełnić jako klub, ponieważ szkoła ma przepiękną halę sportową. Zaproponowaliśmy pani dyrektor, że dopomożemy, wspomożemy i będziemy się tym interesować. Stworzymy klasę piłki ręcznej, również pod potrzeby naszego ekstraligowego klubu, żeby w przyszłości dziewczęta, które tutaj skończą tą szkołę, zasiliły nasz klub jako zawodniczki Superligi. Utworzenie pierwszej klasy, która zakładam, że wszystkie panie zdadzą, kolejny nabór rocznika będzie dużo łatwiejszy. I kolejny, i kolejny. Natomiast mamy gwarancję Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jestem po rozmowie z wiceprezesem Związku w Warszawie. Jeżeli będzie
pełny rocznik, czyli będzie trzecia, druga i nabór do pierwszej klasy. Związek przejmie patronat, będzie to oficjalna szkoła, szkoła Związku Piłki Ręcznej w Polsce.